Witajcie kochani, dzisiaj znowu film z serii Moje oszczędzanie. Cztery dania z jednego gotowania. No tak między Bogiem a prawdą z dwóch gotowań. Tutaj bohaterem głównym jest fasola Jaś Karłowy. Udało mi się ją kupić dosyć tanio. Za kilo 350 zapłaciłam 15 zł. To jest taki główny koszt. No i zużyłam do tego do trzech dań, bo w tym pierwszym, jak widzicie, nie ma pomidorów, ale w trzech pozostałych już są pomidory. To jest sok z moich pomidorów. W każdym z tych dań jest co innego, to znaczy ono jest coraz bardziej bogate. Tak? Tu dochodzą kolejne składniki. Tu doszedł sok pomidorowy, tu doszła jeszcze papryka i cebula, a tu oprócz tego, co było tu, doszła jeszcze marchewka i buraczki. I tu mam barszcz ukraiński bez kapusty, dlatego że kapustę jednak będę wekowała w osobne słoiki. No leczo... Jest, ja już robiłam leczo z bakłażanem, tu jest bez bakłażana, jest więcej cebuli i jest fasola jaś zamiast fasolki szparagowej. A tu jest fasolka bretońska, czy taka prawie fasolka bretońska, no wegańska fasolka bretońska, gdzie oprócz przypraw ziół, które się pojawiają wszędzie, jest sok pomidorowy, wystarczy tylko dla osób jedzących mięso, żeby przed przygotowaniem tego dania zrobić sobie taką zasmażkę z resztek wędlin, czy specjalnie kupionych wędlin, czy z jakiejś wędzonki, no może to być boczek wędzony surowy. Część obgotować i zostawić sobie do chleba, a część zużyć i mamy wtedy przy dodaniu odpowiedniej ilości jeszcze tego boczku będziemy mieli trzy porcje obiadowe. Osoby, które są zainteresowane, bo ja wam pokażę od początku do końca, najpierw jak przygotowuję sok pomidorowy, żeby go można było zamknąć. On jest bez soli, bez cukru, bez octu i nie trzeba go pasteryzować. Natomiast te wszystkie dania są pasteryzowane, dlatego wymagały krótkiej obróbki termicznej. Najdłużej no to sok, natomiast już Jaś gotował się w garnku w szybkowarze 5 minut. 5 minut, dokładnie tyle czasu. I pozostałe dania, te dwa złożyć jest błyskawicznie, natomiast te wymagają już ciut więcej zachodu. Tu powiedzmy dodatkowo 15 minut, a tu dodatkowo, to znaczy dodatkowo do tego 20, 25 minut. 25, tak? Obróbki termicznej. Tych słoików mam 4, tych mam 4, tych mam 5, bo chrabę najbardziej lubi, i tych mam 3. Możliwości jest trochę i obiadu będzie dużo. I wszystko to właśnie pokażę wam, jak po kolei, co robiłam. Także chętnie zapraszam na dwa odcinki tego filmu, bo pierwszy odcinek, w pierwszym zdążę chyba pokazać sok pomidorowy, fasolę i jak to się szybko robi. Te dwa, natomiast w drugim będą te dwa dania. Także zapraszam serdecznie na ciąg dalszy.